Witam serdecznie i przypominam, bo jak nie przypominam, to spadają zasięgi, o łapka w górę, miłych komentarzach oraz oglądaniu vlogów od początku do końca w playlistach, a także jeśli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to o subskrypcji, a następnie kliknięciu dzwoneczka, zaznaczeniu tam, że chcesz dostawać powiadomienia o wszystkich moich filmach, a potem potwierdzeniu twojego wyboru, tak jak tutaj pokazuję na filmiku z prawej strony. Dzisiaj będzie bardzo mocny vlog o tym, że TVP de facto oskarżyło tak pośrednio gwiazdy TVN-u i gwiazdora Polsatu o udział w aferze reprywatyzacyjnej i o de facto żerowaniu na ludzkim cierpieniu. O tym będzie dość dokładnie, ale z rzetelności będzie również o oświadczeniach trzech gwiazd polskiego show biznesu, pani Olejnik, pana Miszczaka i pana Gugały, jak oni na te zarzuty, które oni nazywają oszczerstwami pomówieniami TVP odpowiadają, i będzie tutaj sporo krytyki. Również krytyki Telewizji Polskiej. W związku z tym chciałbym bardzo mocno podkreślić, że nic to, co w tym vlogu zostanie powiedziane, nie jest jakąś moją obroną tych osób, które wcześniej wymieniłem. Jeśli już, jest to obrona pewnych wartości, chociażby takich jak rzetelność i nie skakanie ludziom do oczu na nikłych podstawach. I naprawdę, jeżeli były jakieś przesłanki, że być może te trzy osoby coś tam gdzieś zrobiły nie tak, to trzeba było poszperać dużo głębiej i uwypuklić dużo mocniejsze rzeczy niż tylko to, że mieszkają w mieszkaniach, w których kiedyś działy się jakieś paskudne rzeczy. O tym będzie dalej w tym materiale, a ja powiem tylko tyle, bo przy okazji padło nazwisko pani Olejnik i może to też wam udowodni, że to nie jest jakiś vlog, w którym zamierzam kogoś personalnie bronić, ale nie zamierzam też personalnie atakować, że cały czas mam nadzieję, że pani Olejnik zbierze w sobie wystarczająco dużo honoru, żeby przeprosić naród polski za to, że w jej programie kropka nad i my wszyscy, Polacy, zostaliśmy potwornie znieważeni przez panią Engelking, drugą żonę Michała Boniego, która bezczelnie powiedziała w jej programie, że jak umiera Polak, czy jak umierał Polak, to była sprawa biologiczna. No, co innego jak umierał Żyd, wtedy to była sprawa metafizyczna, czyli zostaliśmy de facto określeni mianem podludzi, bydła, być może w ogóle jakiś istot bez duszy, no bo jak my umieramy, to tylko sprawa biologiczna. Pani Olejnik w moim skromnym mniemaniu powinna wtedy przerwać wywiad, powiedzieć pani Engelking w twarz, co ona o takim zachowaniu myśli, a następnie wywalić ją na kopach ze studia. Fakt, że dalej prowadziła z nią rozmowę, było takim milczącym przyzwoleniem na takie szkalowanie narodu polskiego. Na to nie będzie nigdy znowu mojego przyzwolenia, dlatego wprowadziłem taką zasadę u mnie w domu, że reklam w TVN-ie się nie ogląda. Nawet jeżeli oglądam materiał na TVN-ie, chociażby po to, żeby go potem skomentować, to jak pojawia się blok reklamowy, to przełączam na inny kanał. To jest taka moja prywatna sprzeciw materialny przeciwko temu, co się właśnie u pani Olejnik wyczyniło, bo przecież pan Miszczak jest dyrektorem programowym TVN-u, a więc również de facto przełożonym pani Olejnik. Również mógłby ją poprosić, żeby pani Olejnik zebrała się i zrobiła to, co trzeba, może takich ludzi do swojego programu nie zapowiadała, także zapraszała. Także wydaje mi się, że już jest 100% jasne, że ja tutaj nie zamierzam nikogo bronić tylko dlatego, że ma takie nazwisko. Natomiast na zasadę obiektywizmu, a tymi staram się kierować w swoim życiu, a już szczególnie w materiałach, które kręcę, no nakazują mi mówić jak jest. A jeżeli jest tak, że ktoś został powiązany ze świństwem na bardzo, bardzo mizernych przesłankach i na tej zasadzie to z tym świństwem można by powiązać prawie że każdego, no to muszę niestety powiedzieć, że wydaje mi się, że te trzy osoby, śmiertelnie oburzając się na to, co odstawiło TVP, no niestety mają trochę racji. I to wcale nie znaczy, że te osoby są niewinne. To znaczy, że TVP spierdzieliło swoją robotę. Takie jest moje prywatne zdanie, teraz dokładnie powiem, o co chodzi. Chodzi o to, że TVP, chyba TVP Info,
Info dokładnie. Tak samo jak TVN, to też jest TVN24. Dla mnie są po prostu koncerny. Koncert telewizji publicznej, koncert TVN-u, koncert Polsatu. Ja naprawdę nie rozróżniam, czy chodzi o w tym momencie na potrzeby tego vloga, tak? Czy to jest Polsat News, czy to jest TVP Info, czy TVP, czy TVP2, czy TVN24, czy TVN24 Biz, czy duży TVN. Koncerny, tak? To się wszystko bardzo mocno przenika. Ludzie z jednych programów występują jako komentatorzy w drugich, jako eksperci w trzecich. No widać, że to jest taki jeden wielki miszmasz, nie? No i nazwijmy to dlatego będę mówił tak, TVP, Polsat, TVN na całe takie bloki antenowe. No to TVP wyemitowało jakiś czas temu, niedawno, materiał taki bardzo, bardzo mocny, generalnie o aferze reprywatyzacyjnej, kolejna odsłona, wiadomo, afera reprywatyzacyjna, straszna rzecz, tam ludzie bardzo mocno z tego powodu cierpieli, a być może cierpieć będą jeszcze dawniej, jeszcze dłużej, gdyż niestety Prawo i Sprawiedliwość pod naporem lobby izraelskiego w Polsce wsadził do zamrażarki, a w zasadzie to skancelował, jak to się teraz brzydko mówi, dużą ustawę reprywatyzacyjną pana Jakiego, o czym TVP nie grzeje na prawo i lewo, a powinna grzać, bo to jest skandal i granda. Jeszcze nam wmawiają, że to dla naszego dobra, bodajże pan, już nie pamiętam, który poseł Prawa i Sprawiedliwości się zbłaźnił, wmawiając nam Polakom, że pozostawianie systemu prawnego, który umożliwia takie skandaliczne akcje reprywatyzacyjne, jest to dla naszego dobra. No ale nieważne, teraz nie o tym mówimy. No, pokazali skandaliczne akcje z reprywatyzacją. Pokazali, jak była reprywatyzowana jedna z kamienic. Że najpierw ją odzyskano, w cudzysłowie, od miasta. Konkretnie zdaniem TVP zrobili to ludzie, którzy kupili roszczenia do tej kamienicy za niewielki procent jej wartości. Potem zrobili taki myk, że jedna z fundacji złożyła taki wniosek, zawiadomienie, że ta kamienica być może grozi zawaleniem. Wtedy ludzi wykwaterowano z tejże kamienicy. Jeśli dobrze rozumiem, to zrobiono to na koszt miasta w ogóle, czyli na koszt podatnika, w tym wypadku podatnika miejskiego. Natomiast gdy lokatorów już pozbyto się z budynku, to odremontowano mieszkania i zrobiono z nich luksusowe apartamenty. Jak dzięki podszyciu się pod klienta, który chciał kupić mieszkanie w tejże kamienicy, no tam dowiedział się, że po 30 tysięcy z metra, czyli to są gigantyczne pieniądze. Słuchajcie, generalnie nie w bardzo dobrych dzielnicach, takich jak na przykład Ursynów, Mokotów, no to mieszkania w nowym budownictwie chodzą po jakieś 8-10 tysięcy z metra, tam chodziło o 30 tysięcy z metra, czyli bardzo luksusowe mieszkania tam zrobili, w bardzo dobrej lokalizacji, to już nie był Mokotów, prawdopodobnie tylko centrum, były takie akcje jak na przykład basen w piwnicy, tego typu klimaty, i to w kamienicy, która rzekomo miała grozić zawaleniem. No teraz oczywiście zawaleniem już nie grozi. Do tego jeszcze jakby przypomniano sprawę pani Jolanty Brzeskiej, która została brutalnie zamordowana w Lesie Kabackim, i bezczelni prokuratorzy i policjanci za Platformy Obywatelskiej bezczelnie łgali w twarz całemu społeczeństwu, twierdząc, że ta kobieta popełniła samobójstwo. Ona popełniła bodajże, jeśli dobrze pamiętam, zgodnie z oficjalnym oświadczeniem śledczych, w tym w uzasadnieniu do umorzenia sprawy, że ona popełniła samobójstwo poprzez samospalenie się, tak żeby nikt nie widział. No, kompletny absurd, ludzie tak nie robią, no ale wiadomo. Tutaj też warto powiedzieć z rzetelności, w tym wypadku nazwijmy to medialnej, bo ja się już za dziennikarza nie uważam, że okej, za Prawa i Sprawiedliwości, za Platformy Obywatelskiej działo się takie straszne świństwo, ale od 2 lat ponad rządzi PiS, i ten prokurator, który uznał, że to było samobójstwo, ciągle nie siedzi. Policjanci, którzy uznali, że to było samobójstwo, też ciągle nie siedzą. A w sposób oczywisty byli zamieszani w całą tą aferę, albo byli zastraszeni, albo przekupieni, albo w jakikolwiek inny sposób na nich wpłynięto,
żeby podjęli decyzję wbrew rozsądkowi, bądź też są skrajnymi przypadkami osób skrajnie nieprzygotowanych do wykonywania zawodu prokuratora. W związku z tym albo powinni siedzieć, albo powinni wylecieć na zbity pysk z zawodu, a z tego co wiem, to wszyscy cały czas pracują, zarówno policjanci, jak i prokuratorzy, więc tutaj wielki kamyczek do PiS-u. Także przypomniano takie naprawdę przeraźliwe, okropne rzeczy i faktycznie żerowanie na ludzkiej krzywdzie. No bo ci ludzie, którzy de facto działali na nieszkodę spadkobierców, bo kupowali od nich roszczenia za ułamek wartości, potem nie wyłudzali, formalnie odzyskiwali te kamienice od miasta, ale robili to na jakichś bardzo dziwnych rzeczach, bo prawdziwi spadkobiercy nie byli w stanie odzyskać, oni byli w stanie odzyskać. Potem robili tak zwane czyszczenie kamienic, czyli różnymi pretekstami, często metodami nielicującymi z godnością człowieka pozbywali się tychże właśnie lokatorów. Tutaj rozumiem, że był to podstęp poprzez zgłoszenie, że niby kamienica zagraża zawaleniem. Jak się okazuje, no na tyle nie zagraża zawaleniem, że zrobili tam luksusowe apartamenty za chwilę, prawda? To ci ludzie rzeczywiście na 100% jakby żerowali na tych ludziach, prawda? Żerowali na ich nieszczęściu. Nie da się tego ukryć. Prawdopodobnie można też powiedzieć, że ci, którzy pierwotnie sprzedawali te mieszkania tam, też prawdopodobnie żerowali na, no po prostu na nieszczęściu, bo pewnie jak gdzieś tam byli z nimi powiązani. Natomiast TVP bardzo sprytnie, i ja nie mówię, że całkowicie bezpodstawnie, że tutaj nie ma żadnych powiązań, tyle tylko, że TVP ich nie pokazała. I tutaj jest ten brak rzetelności TVP. TVP powiązała całą tą aferę reprywatyzacyjną, całe to cierpienie tych ludzi, wyrzucanie na bruk, krzywdę, śmierć poprzez spalenie żywcem kobiety, która prawdopodobnie za to zginęła, że za dużo się dowiedziała, powiązali to z gwiazdami TVP oraz gwiazdorem Polsatu w ten sposób, że powiedzieli, że w jednej z tych kamienic mieszkania mają właśnie pani Monika Olejnik, pan Edward Miszczak, pan Jarosław Gugała oraz tam padały jeszcze inne nazwiska, zdaje się nazwisko córki Jaruzelskiego, mniej więcej tego typu klimaty. Natomiast córka Jaruzelskiego, nic nie wiem o tym, żeby wydała jakieś oświadczenie w tej sprawie, więc ciężko mi to komentować. I teraz słuchajcie, żeby nie było wątpliwości, tutaj nie chodzi o to, że ja tych ludzi bronię, ponieważ rzeczywiście nasuwają się bardzo poważne wątpliwości, bo te kamienice nie są za duże. W związku z tym jakby na natłok tych celebrytów daje do myślenia, prawda? Zwłaszcza jeśli powiąże się to z tym, że na przykład mam wrażenie, że przez długi czas TVN tak trochę sprzyjał pani Hannie Gronkiewicz-Waltz, powiedzmy to tak bardzo łagodnie. Dziwnym trafem cały czas TVN nie transmituje, chyba nawet jakoś mało relacjonuje posiedzenia komisji reprywatyzacyjnej, prawda? I tutaj to rzeczywiście daje do myślenia gwiazdy TVN-u i TVN, który generalnie tą komisję reprywatyzacyjną, mówiąc tak kolokwialnie, zlewa. Daje to do myślenia. Ale to, że coś jest logiczne, to wcale nie znaczy, że musi być prawdziwe, prawda? A jak się postawi człowiekowi jakieś bardzo poważne zarzuty, nawet medialne, to wypadałoby mieć coś więcej niż domysł, prawda? I tutaj trzeba by poszperać. Poszperać można w wiele sposobów, bo na przykład znowu wydaje się bardzo poważny znak zapytania. Ten dziennikarz, który poszedł z ukrytą kamerą oglądać mieszkanie, usłyszał, że mieszkanie tam jest po około 30 tysięcy z metra. Natomiast z tego samego materiału TVP Info dowiadujemy się, że te gwiazdy, na przykład co najmniej jedna z tych gwiazd, kupiła mieszkanie ponad 100-metrowe, takie dobrze ponad 100-metrowe, za około 1 000 000 zł.
Czyli to by wychodziło poniżej 10 tysięcy. I tutaj należałoby się zastanowić, skąd ta różnica w cenie. Czy czasem i zastanowić się, skąd ten rabat, prawda? Czy ten rabat nie jest na przykład, z czego on wynika, prawda? I tutaj też bardzo pragnę powiedzieć, że to znowu o niczym nie świadczy. Czy, bo rabat taki można dostać na przykład za to, że się gwiazdą. Ludzie w ogóle nie kojarzeni ni z jakimś z polityką, tylko na przykład kupujący, tak na przykład piłkarze albo siatkarze, sportowcy. Ludzie bez jakichkolwiek takich negatywnych konotacji, negatywnych powiązań, też często dostają rabat, na przykład jak kupują sobie mieszkanie w luksusowym apartamentowcu, bo tych apartamentów jest tam wiele i daje się bardzo duży rabat jednej, dwóm, trzem, czterem gwiazdom, po to, by kolejnym kupującym móc powiedzieć: będziesz pan mieszkał z bardzo znanym piłkarzem, będziesz pan mieszkał z bardzo znanym skoczkiem narciarskim, będziesz pan mieszkał z gwiazdami telewizji, nie? Słuchajcie, no tak bywa, tak? Ja kiedyś widziałem ogłoszenie o sprzedaży mieszkania, gdzie było powiedziane, że na osiedlu mieszka znany vloger. Różne rzeczy są, nie? W związku z tym to wcale nie musi oznaczać nic złego. Normalnie, zwyczajnie, komercyjnie któraś z tych osób mogła dostać zniżkę, bo korzyścią sprzedającego były po prostu korzyści marketingowe. To też o niczym nie świadczy. Natomiast jest co pogrzebać, prawda? Czy może nie ma jakichś związków, czy może nie ma jakichś powiązań. Gdyby oni znaleźli jakieś powiązania, gdyby znaleźli jakieś związki, gdyby znaleźli jakichś ludzi, którzy by powiedzieli, że to, co TVP tak jakby sugerowało, że, no bo TVP, no prost, powiem jako widz, tak? Nie oskarżam, broń Boże, tych ludzi. Mówię, jaki był odbiór w moim mniemaniu materiału TVP, że te mieszkania były de facto łapówą za to, żeby był taka medialny parasol bezpieczeństwa nad aferą reprywatyzacyjną. De facto ci ludzie zostali o to publicznie oskarżeni. W moim mniemaniu i mojej żonie też. Jak obejrzyliśmy ten materiał, to uznaliśmy, że oni są właśnie tak powiązani. Tyle tylko, że TVP nie przedstawiło wystarczających dowodów. Sam fakt, że ktoś tam ma mieszkanie, jeszcze o niczym nie świadczy. Gdyby ten ktoś wiedział, że kupił mieszkanie po wywłaszczonym powstańcu, czy po niewywłaszczonym, bo oni nigdy nie byli właścicielami, po wyrzuconym powstańcu, czy po wyrzuconym biednym człowieku, prawda? Że tam, co prawda, prawnie wszystko było okej, ale nie było etycznie wszystko okej, to jest winny. Ale nie dołożono żadnych, w materiale nie pokazano nic, co by udowadniało, że ci ludzie wiedzieli. A księgi wieczyste, jak czytamy w oświadczeniach, były czyste. No to sorry, ale jak kupujesz nieruchomość, to sprawdzasz stan faktyczny, czyli idziesz sobie, oglądasz ściany, czy tam nic nie pęka, czy wszystko jest okej, oraz stan prawny. A stan prawny sprawdzasz po prostu w księdze wieczystej. Może jak wybuchła ta afera reprywatyzacyjna, to ci ludzie powinni byli się zainteresować, a może nasza kamienica też była tak zrobiona, może warto by się na ten temat wypowiedzieć. No ale to cały czas nie świadczy, że oni kupowali te mieszkanie w złej wierze, prawda? A taki był wydźwięk tego wszystkiego. I niestety, ale de facto nałożono tym ludziom nie swoją krew na rękach. Natomiast jeszcze raz powiem, ja nie uniewinniam tych ludzi. Ja nie mówię, że oni są niewinni. Ja mówię tylko, że TVP, nie pokazując jakichkolwiek de facto dowodów, tylko mając jedną, jedyną poszlakę, medialnie oskarżyło tych ludzi, czy tak zagrało, manipulując materiał, że medialnie ludzie byli przekonani, że krew pani Brzeskiej jest na rękach Miszczaka, Olejnik i Gugały i jeszcze kilku innych osób, i cierpienie tych ludzi wywłaszczanych do piwnic jest na ich rękach, i że to pewnie dlatego te telewizje komercyjne w tej chwili w ogóle nie interesują się aferą reprywatyzacyjną. Co też zdanie nie jest do końca prawdziwe, bo trochę jednak TVN się interesuje, a Polsat w moim mniemaniu interesuje się całkiem sporo. Oczywiście nie tak jak TVP Info, które robi z tego streamy na żywo, czy tam nadawanie na żywo, ale jednak trochę się interesuje. Także to była podłość. To było podłość i to było coś nie
fajnego. Jeszcze raz powiem, nie bronię. Tylko to jest trochę tak w imię zasad, bo na tej zasadzie, słuchajcie, to mogą zrobić za chwilę materiał, powiem o sobie, tak, żeby nikogo go niepotrzebnie nie wciągać w to. Pani Jolanta Brzeska, świętej pamięci, Panie świeć nad jej duszą, zginęła śmiercią tragiczną w Lesie Kabackim. Las Kabacki to jest taki fajny las, w którym ja często lubię sobie przebywać. Lubię sobie tam pojeździć na rowerze, czasem lubię sobie tam pochodzić, czasem lubię sobie nawet streaming zrobić z Lasu Kabackiego. Tam jest taka polanka, na której są też ogniska można palić i nawet służba leśna tam chrust z lasu co jakiś czas wyrzuca, że opał przynoszą. Czyli świetna rzecz, można sobie usiąść na kijku, jakąś kiełbaskę upiec, jakiegoś ziemniaka, posiedzieć, pomyśleć, tam są fajne kadry, fajna rzecz jest, nie? No i na tej zasadzie, na zasadzie takich luźnych powiązań, to czekam, aż TVP zrobi materiał. Las Kabacki. W tym lesie, śmiercią, oni to pewnie powiedzą męczeńską, nie? No bo oni lubią takie martyrologiczne rzeczy. Śmiercią męczeńską poległa pani Jolanta Brzeska. A znany vloger, który ostatnio krytykował Prawo i Sprawiedliwość za to, że de facto podnosi podatki i za to, że majstruje przy prawie podatkowym, siedzi bezczelnie na dupie i piecze kiełbaskę. I zobaczcie, proszę państwa, ludzie są wyrzucani ze swoich domów. Tracą majątek swojego życia. Są wyrzucani do jakichś piwnic. A on piecze kiełbaskę. W tym samym lesie, w którym spalono żywcem panią Jolantę Brzeską. Wyobrażacie sobie? Pies z tym, że tam kiełbaski piecze sobie rocznie ze 300 tysięcy ludzi. Rozumiecie, o co chodzi? Takie powiązanie można zrobić do każdego. Oczywiście, ja to bardzo mocno uwypukliłem, bo jednak tych mieszkań pewnie było sprzedanych kilkadziesiąt, prawda? I to rzeczywiście dla mnie jest dziwne, że w tej kamienicy tak dużo gwiazd miało mieszkania. Bo wydaje mi się, że trochę za dużo w stosunku do potencjału marketingowego. Za cholerę nie rozumiem, dlaczego pani Olejnik chce mieszkać w tym samym bloku, co jej szef. Ja bym za cholerę nie chciał. Nawet w momencie, w którym miałbym tam mieszkanie wcześniej i on by się tam przeprowadził, to bym starał się ja przeprowadzić, no bo w tym momencie już jesteś 24/7 w robocie, nie? I masz permanentną inwigilację, no. Wiesz, jest niedziela, przyjeżdżają do ciebie rodzice, idziesz z flaszką i tortem, bo przyjeżdżają rodzice, chcecie się pobawić i spotykasz w windzie swojego szefa, który mówi: uuu, Monisia, tylko wiesz co, nie baluj za bardzo, no bo jutro masz kropkę nad i, nie? I znowu nie będziesz wiedział, jak zareagować, jak Angel King będzie szkalowała Polaków. Przecież tak się nie da żyć. Ja bym nie chciał. To jest podejrzane jak cholera. Natomiast mieć podejrzenia, czy mieć logiczne argumenty, to nie znaczy mieć dowody, ba, nawet nie znaczy mieć poszlaki. I teraz, za moich czasów, jak dziennikarstwo śledcze jeszcze istniało, bo w tej chwili moim zdaniem już coraz mniej istnieje, to po prostu usiedliby i sprawdziliby wszystkie możliwe tropy. I gdyby te tropy prowadziły, że coś tam było nie tak, to by po prostu te tropy uwypuklili i po prostu roznieśli tych ludzi, możliwe, że zawiadamiając również prokuraturę. Bo by na przykład wykazali, że tam było coś za tanio, wykazali jakieś związki między publikacjami lub brakiem publikacji, wykazaliby, że ci ludzie wiedzieli, wykazaliby cokolwiek, co jest faktycznie niefajne. A nie tylko, że ci ludzie kupili, bo i nawet nie wykazali, że ci ludzie mają wiedzę, że kupują towar, co prawda pod względem prawnym okej, ale pod względem etycznym pozyskany nie okej. To jest troszeczkę tak jak, nie wiem, jak ja kupowałem żonie pierścionek z diamentem, z brylantem, oszlifowany ładnie był, no to dla mnie było ważne, czy to nie jest tak zwany krwawy diament. To znaczy, czy nie pochodzi z kopalni w Afryce, w których bardzo często źle się traktuje pracowników. Nie chciałem takich, bo tam pieniądze z tych krwawych diamentów często napędzają miejscowych wataszków i potem przez to giną ludzie. Jasne, że
kupując u jubilera, chyba w Kruku kupiłem, nieważne gdzie, ten diament, miałem 100% pewności, że on jest 100% legalny. Że w żaden sposób nie ponoszę żadnych negatywnych konsekwencji prawnych za zakup tego pierścionka. Bo wiedziałem, że 100% papieru ma w porządku. Kupiłem go, kurczę, w szanowanym powszechnie sklepie. Natomiast dla mnie ważna była również ta etyka, prawda? Ale za brak etyki jeszcze po pierwsze nikogo nie można posadzić, a po drugie no nie każdy tak ma, prawda? No tak samo tutaj, no ja będę tych ludzi trochę bronił. Oni dobra, miałem ich nie bronić, więc nie będę ich bronił. Czy chcę powiedzieć, że no trzeba by wykazać, że oni wiedzieli, tak? Jest różnica między kupieniem czegoś w dobrej wierze, a w złej wierze. Powinni byli chociaż wykazać, że ci ludzie wiedzieli, że te mieszkania były trefne, bo w momencie, w którym nie wykazali, to nie można że na tym ludziom tego zarzucać, że wiedzieli. Rozumiecie, o co chodzi. Także skończy się to w sądzie, znaczy i tym razem nie ja pozywam, bo już dwie gwiazdy zapowiedziały serdeczny pozew. Prawdopodobnie będzie tych pozwów więcej. I ja powiem szczerze, zanim zacznę czytać jeszcze te oświadczenia i je komentować, bo tutaj będzie w drugą stronę, bo te oświadczenia też są trochę śmieszne moim zdaniem w niektórych momentach, to moim zdaniem pękła taka kolejna niepisana zasada w mediach. Wiecie, jak ja przychodziłem do pracy w tak zwanym dużym dziennikarstwie na początku dekady, przechodząc z czegoś, co ja nazywałem śmiesznym dziennikarstwem, czyli tak zwanym dziennikarstwem growym. W tym dziennikarstwie growym to myśmy sobie tam często skakali do oczu ku uciesze gawiedzi. No i to było takie normalne, że właśnie po personaliach sobie różni autorzy, że jeździli w artykułach tam jakieś. Poza tym jeszcze się tam nie lubiły ze sobą redakcje, jakiś Reset nie lubił Secret Service nie lubił Resetu, tego typu rzeczy, nie? No, co było tyle śmieszne, że ludzie często przechodzili ze sobą między redakcjami, potem były ryfy, nie? No bo na przykład ten ktoś, kto jechał, koleś na przykład z Resetu, potem jechał na kolesia z Secreta, a potem ten koleś z Secreta przyszedł razem z nim pracować. Tak trochę głupio było, nie? No właśnie, ale nieważne. No przechodziłem do tych dużych mediów i tam była zupełnie inna zasada. Tam była zasada wtedy, że generalnie w ogóle inne media nie istnieją. W ogóle się nie odnosi do innych mediów. My robimy swoje, oni robią swoje i komentujemy, przedstawiamy fakty według najlepszej naszej wiedzy, komentujemy według najlepszej naszej wiedzy. Tak to robimy, nie? Dlaczego? No chociażby dlatego, że w tamtych czasach, jak ja zaczynałem pracę dziennikarską, to przechodzenie między mediami było czymś normalnym. Ktoś tutaj pracował w TVP, za chwilę szedł do TVN-u, z TVN-u do Polsatu, albo na przykład ktoś pracował w TVN-ie rano, a wieczorem szedł do publicznego radia, które jest wiadomo z takiego koncernu mediów publicznych, a pisał sobie na przykład jakiejś gazety należącej do Axla Springera, nie? Takie przemieszanie było, w związku z tym nie atakowało się nawet innych mediów, no bo to kurde głupie było, tak? Że nie wiem, teraz pracujesz przy programie X i zaatakujesz medium Y, a twój dźwiękowiec wieczorem będzie pracował w tym medium Y. Takie były zasady. Nie mówię, czy to było dobre, czy to było złe, natomiast na pewno to było w pewien sposób takie kulturalne, bym powiedział, takie trochę prestiżowe. Potem się zaczęło właśnie napierdzielanie się między sobą mediów. Na początku tak trochę delikatnie, że na przykład tam w szkle kontaktowym mówili, no konkurencyjny do nas program, konkurencyjnej stacji, a w TVP to mówili tak, no bo w mediach komercyjnych to i tamto, czyli już się napierdzielali, ale jeszcze się nie nazywali po imieniu. Potem zaczęli wprost sobie napierdzielać, że TVP najeżdżało na TVN, TVN na TVP, gdzieś tam po środku stał Polsat, taki najbardziej neutralny, też im się czasem odbijało, wiadomo, że to wszystko się odbywa z radykalizacją widzów. Poczytajcie sobie grupy, wejdźcie, jak na przykład lubicie TVP, to wejdźcie sobie na grupę fanów TVN-u i powiedzcie, że lubicie TVP. Zobaczycie, jak szybko zostaniecie zwyzywani. I w drugą stronę, negatywne emocje u widzów też się pojawiają. Natomiast teraz została przekroczona kolejna granica, którą ja nazywam
No, pojazd po personaliach dziennikarzy. To, bo to już jest po prostu nie wycinanie konkurencji, nie mówienie źle o jakiejś innej redakcji, innej stacji, tylko wprost atakowanie ich gwiazd. I czegoś takiego kiedyś nie było. Ja nie mówię, że ci ludzie są niewinni. Ja tylko stwierdzam fakt, że to jest trochę tak jak, nie wiem, proszę, żeby, jeśli któraś z tych osób to ogląda, czy ktoś z TVP, czy z TVN-u, czy z Polsatu, żeby nie brał tego do siebie, bo nie chcę zaatakować, naprawdę. Ale tutaj mi się takie skojarzenia trochę z mafią robią. Że mafiozi grali ze sobą bardzo nieczysto, ale kiedyś mieli jakieś zasady, na przykład nie ruszali sobie rodzin. I między sobą się bili, tłukli, czasem mordowali, nie? Ale nie pożerywali sobie żon. No to w tym momencie taki atak personalny na pracowników to już nawet nie jest porywanie sobie żon. To jest zamordowanie sobie nawzajem dzieci. Maleńkich. Także no, pewne zdziczenie medialne następuje. I teraz przeczytamy te trzy oświadczenia i skomentujemy jednocześnie. Cały czas podkreślam, że moim jakby celem nie jest obrona tych ludzi, jest tylko obrona pewnych zasad i powiedzenia, że w tym konkretnym wypadku moim skromnym zdaniem program Alarm nie pokazał wystarczająco dużo, żeby próbować tych ludzi powiązać z aferą reprywatyzacyjną. Nie twierdzę, że ci ludzie nie są powiązani. Twierdzę tylko, że w naszym kraju jest zasada domniemania niewinności, więc Alarm powinien być, Alarm w TVP powinien być pokazać dużo, dużo więcej. Powinien zrobić dużo cięższą robotę, żeby cokolwiek powiedzieć. I też to jest takie pytanie, a może oni grzebali i nic nie znaleźli. No jeśli grzebali i nic nie znaleźli, to jest już wyjątkowym świństwem puszczenie tego materiału. Oświadczenie Moniki Olejnik i Edwarda Miszczaka w sprawie insynuacji TVP. Natomiast w tekście jest też oświadczenie Jarosława Gugały. We wtorkowym programie Alarm TVP1 w sposób insynuacyjny powiązano nazwiska dziennikarzy TVN24 Moniki Olejnik i dyrektora programowego TVN Edwarda Miszczaka z aferą reprywatyzacyjną, w tym z czyścicielami kamienic. Nie przedstawiono jednak ani jednego dowodu, że osoby te miały cokolwiek wspólnego ze sprawą. Przedstawiamy ich oświadczenie. Tutaj niestety, znaczy niestety albo niestety, no obiektywnie, no TVN24, bo to czytam to oświadczenie z TVN24, no ma rację, kurde, no nie przedstawiono ani jednego dowodu. Przedstawiono domysły. No to ja się mogę na przykład domyślać, że powodem, dla którego TVP Info ostatnio tak bardzo sprzyja PiS-owi, a kiedyś nie sprzyjało PiS-owi, jest to, że były polityk PiS-u jest teraz prezesem TVP. To są moje domysły. No, ja się mogę domyślać wielu, wielu innych rzeczy, ale no, na podstawie domysłów stawianie oskarżeń to jest trochę słabo, nie? Oświadczenie Moniki Olejnik. Mieszkanie, w którym mieszkam, zostało kupione na wolnym rynku zgodnie z prawem. Zgadzam się. I też, o ile dobrze pamiętam ten program, nikt pani Monice Olejnik nie zarzucał, że ten mieszkanie zostało kupione niezgodnie z prawem. Ewentualny zarzut polegał na tym, że zostało kupione niezgodnie z zasadami etyki. Tak, forma, że od strony etycznej to tak jakby kupiła od złodzieja, nie? Od strony etycznej, bo od strony formalnej wszystko było ok i było wszystko 100% legit. To mieszkanie bez wad prawnych zostało kupione za pośrednictwem agencji nieruchomości od ludzi, których nie znałam. Okej, okay. Mieszkanie bez wad prawnych, no czyli znaczy, że nie miało tam na przykład wpisanej hipoteki, innych tego typu rzeczy. To są na przykład wady prawne. Ładnie brzmi cały czas, to nie znaczy, że nie bez wad etycznych. Zostało kupione za pośrednictwem agencji nieruchomości. I przepraszam, co z tego? Wiecie, ja też w swoim życiu parę razy próbowałem kupować jakieś nieruchomości. W tej chwili też jestem w trakcie poszukiwań nieruchomości, większego mieszkania dla rodziny. No i te agencje nieruchomości, jakby to powiedzieć, no one za dużo nie robią. Nie widziałem jeszcze agencji nieruchomości, która bierze jakąkolwiek odpowiedzialność, faktycznie bierze jakąkolwiek odpowiedzialność za
za pośrednictwo, tak? Za pośrednictwem agencji nieruchomości. Nie wierzę w to, że ta agencja nieruchomości kupiła to mieszkanie od tamtych ludzi, a dopiero oni sprzedali Monice Olejnik, no i że Monika Olejnik twierdzi, że tych ludzi nie zna. No to teraz jest wielka szansa dla TVP Info, żeby udowodnić, że pani Monika Olejnik tych ludzi znała. Ciekawe, czy im się będzie chciało. No i oczywiście ja nie twierdzę, że pani Monika Olejnik tych ludzi zna. Tylko, że to jest szansa, że jeśli udowodnią, to spróbuj, to przynajmniej medialnie z tego wybrną, tak? Natomiast nie twierdzę, że znała, no. Więcej, skoro mówi to tak otwarcie, a jest to rzecz teoretycznie bardzo łatwa do udowodnienia, to śmiem twierdzić nawet, że to świadczenie jest prawdziwe, że ona naprawdę ich nie znała. Przed podpisaniem aktu notarialnego w listopadzie 2015 roku, ten 2015 rok to się kurczę, to też jest ciekawe, zobaczcie, bo później w oświadczeniu pana Miszczaka też będzie 2015 rok. Ciekawe, nie? A zwłaszcza, że tam teraz... teraz... jakby to ładnie powiedzieć, wygląda na to, że cały czas są dostępne te mieszkania, nie? No właśnie, czy to nie było tak, że czasem deweloper rzuca, bach i wszystkie się sprzedają. Dobra, kupiła to mieszkanie w listopadzie 2015 roku. Mój prawnik sprawdził bardzo dokładnie zarówno mieszkanie, jak i kamienicę, która nie podlegała reprywatyzacji. No i tutaj tego nie bardzo rozumiem, bo jeśli ten prawnik bardzo dokładnie sprawdził zarówno mieszkanie, jak i kamienicę, to rozumiem, że powinien był dowiedzieć się, że to mieszkanie... No właśnie, ja nie rozumiem. Ona twierdzi, że to mieszkanie że ta kamienica nie podlegała reprywatyzacji? Dziwne, naprawdę dziwne. Negocjacje z poprzednimi właścicielami prowadzili moi pełnomocnicy. Okej, czyli rozumiem, że nawet ich nie widziała. Kamienica została wybudowana przez oficerską spółdzielnię mieszkaniowo-budowlaną dla generałów i pułkowników Józefa Piłsudskiego. W ubiegłym tygodniu w kierunku mojego samochodu biegł jakiś mężczyzna i krzyczał: pani redaktor, pani redaktor. Jechałam sama i nie zatrzymałam się. W programie Alarm pokazano tę sytuację jako przykład tego, że nie chciałam rozmawiać. Nikt z dziennikarzy TVP i Super Expressu nie kontaktował się ze mną w tej sprawie. No tutaj oczywiście TVP i Super Express może bardzo szybko to odbić, jeżeli było inaczej. Na przykład pokazując screen z maila, który próbowali wysłać na przykład do TVN-u, albo do pani Olejnik, albo nie wiem, list polecony, który do niej wysłali. Jeżeli rzeczywiście to było tylko na tej zasadzie, że próbowali ją tam złapać na ulicy, to też trochę słabo. Słuchajcie, żeby nie było wątpliwości. To jest dopuszczalne, że reporter, który robi materiał, próbuje, za przeproszeniem, złapać człowieka, z którym chce porozmawiać. No ale dopiero, gdy ten człowiek po dobroci nie chce rozmawiać, tak? Taka kultura, też niepisana zasada etyki dziennikarstwa, polega na tym, że jak chcesz z kimś gadać, to najpierw do niego piszesz: dzień dobry, robię taki i taki materiał, chciałbym się z panią, z panem umówić na wywiad, poprosić o komentarz, będę pytał o to i o to. Ale nie w sensie, że jakie pytania zadam, tylko mniej więcej o co będzie chodzić, tak? Typu będę chciał porozmawiać o pani mieszkaniu. No i albo jak ktoś się zgadza, no to idziesz i się umawiasz. Dopiero jak się ktoś nie zgadza, to próbujesz polować na komentarz, prawda? Zawsze trzeba dać szansę. Tutaj pani Olejnik twierdzi, że czegoś takiego nie było, a tylko, że podbiegł do niej jakiś mężczyzna. Tutaj inna sprawa, że ten mężczyzna trzymał mikrofon, to zdaje się, że było przy wyjeździe z TVN-u, zdaje się, że tam był operator, zdaje się, że ona widziała, że tak mi się wydaje, przynajmniej powinna była widzieć, że to nie był jakiś bandzior, który będzie chciał ją wyciągnąć z tej bębicy, którą jechała i zrobić jej krzywdę, tylko że to chodziło o jakiś komentarz. Inna sprawa, że niektórzy ludzie, na przykład ja tak mam, że ja w takich warunkach nie udzielam żadnych komentarzy, tylko co najwyżej daję wizytówkę i proszę się ze mną umówić i porozmawiamy w jakichś normalnych warunkach, a nie będę udzielał ci komentarza, wiesz, na ulicy, na wyjeździe, gdzie po sesji, gdzie za chwilę się zrobi korek, będą trąbić, a jak stanę na chodniku, to zaraz dostanę mandat, albo jeszcze ty, zły człowieku, powiesz, że stanąłem tak, że nie wolno,
i się do mnie przyczepisz. Oczywiście tutaj parafrazuję tą sytuację pani Olejnik, bo ja nie mam prawa jazdy, więc u mnie to wygląda, musiałby wyglądać inaczej, typu na zasadzie nie będę z tobą stary rozmawiał teraz, jak mam 6 siatek z zakupami, bo właśnie wyszedłem z supermarketu, idę do domu, no, zadzwoń później, pogadamy. Jeśli jesteś z sensownych mediów, bo jak jesteś, sorry, ale z medium pod tytułem mam 2 suby i chcę się wybić na wywiadzie z tobą, no to sorry, ja też czasem odmawiam wywiadu, żeby nie było. Też odmawiam chodzenia do telewizji, żeby nie było. Jedna telewizja już się za to na mnie obraziła, że nie chciałem być ich darmowym komentatorem, bo tam poszedłem 2-3 razy, złapali około 10-krotne, nie większe zasięgi niż normalnie, no to się zajarali, wow, będziemy zapraszać aktora, to będą 10 razy większe zasięgi. No problem w tym, że ten efekt 10 razy wynikał ze strasznie słabej stopy bazowej, że się tak wyrażę. Czyli mówiąc krótko, prawie nikt ich nie oglądał normalnie, więc to dla mnie żadna reklama pokazywać się w medium, którego nikt nie ogląda, no to a wycierpicie, tak? No bo jak siedzę u nich i u nich nagrywam materiał, de facto komentując rzeczywistość, to nie nagrywam tutaj. Czyli, no sorry, no jest, i tak jest mniej vlogów niż powinno być, prawda? Prociuszków ostatnio nie ma, ale wiadomo o co chodzi. Dobra, ale tutaj zobaczcie, nie ma mowy o sądzie. To jest o tyle ciekawe, bo no bo za chwilkę będzie mowa o sądach. Oświadczenie Edwarda Miszczaka. W związku z kłamliwym materiałem w TVP oświadczam. No czy on był kłamliwy, czy niekłamliwy, to nie mnie oceniać. Na pewno był zmanipulowany. Że mieszkanie na ulicy Mokotowskiej kupiłem na zasadach rynkowych od firmy, która była kolejnym właścicielem nieruchomości i która przeprowadziła całkowitą rekonstrukcję budynku. To rozumiem, że to jest nawiązanie do tego, że chwilę wcześniej to było tak, że ten budynek miał się zawalić, a teraz nagle już nie miał się zawalić. Czyli tutaj właśnie, że w tą stronę, że tutaj chodzi o to, że ten pan pisze, że no to rekonstruowali, czyli jakby wzmocnili i to dlatego już nie miał się zawalić. W momencie kupna przeze mnie nieruchomości w 2015 roku, zobaczcie, znowu się ten 2015 pojawia, w momencie kupna przeze mnie mieszkania w 2015 roku nie było żadnych protestów mieszkańców lub byłych mieszkańców, które jak wynika z materiału TVP miały miejsce wiele lat wcześniej. Również zapisy w księdze wieczystej nie wskazywały na żaden problem związany z nieruchomością. W związku z oszczerstwem zawartym w materiale kieruję sprawę na drogę sądową. I bardzo dobrze, bo co prawda tutaj Krzyś mógłby powiedzieć, że jest trendseterem i Krzyś pozywał, jak jeszcze to nie było modne, a teraz kurczę, wszyscy się pozywają. Natomiast powiem szczerze, jakby zrobili taki materiał w TVP i wmieszali mnie w niego, też bym pozwał. I to, że ja mogę mieć zastrzeżenia do tego, jak programowo pan Miszczak prowadzi telewizję, w której pracuje, to nie znaczy, że odbieram mu prawo do, kurczę, bycia traktowania tego jak człowiek, nie? Oświadczenie Jarosława Gugały. Czyli, jeśli dobrze pamiętam, to jest pan z Polsatu, tak? Dobrze pamiętam. Mieszkanie przy Nabielaka 9 kupiliśmy z żoną dużo przed tym, jak pan M ruszył z całą dziką reprywatyzacją. Kupiłem je od ludzi, którzy mieszkali tu kilkadziesiąt lat i dużo wcześniej wykupili je od Skarbu Państwa. No i powiem wam szczerze, że w tym momencie wmieszanie w to pana Gugały to wydaje się być wyjątkowym świństwem. Bo żebyście zrozumieli, o co chodzi. Jeśli ja dobrze zrozumiałem oświadczenia Miszczaka, pana i pani Olejnik, to oni się bronią tak, że co prawda kupili mieszkania, nazwijmy to poreprywatyzacyjne, ale one były, przechodziły przez dużo rąk i nie mieli takiej wiedzy oraz w księgach wieczystych wszystko było ok i nałożyli należytej staranności i mimo wszystko się nie dowiedzieli, więc są czyści. Ja nie twierdzę, że tak nie jest. Natomiast pan Gugała wprost kupił to od ludzi, którzy nie mieli nic wspólnego z czyścicielami kamienic. To na zasadzie taki ktoś po prostu wykupił to mieszkanie wcześniej od Skarbu Państwa, zwykły, normalny człowiek na zasadach komercyjnych wykupił od Skarbu Państwa i długo, długo wcześniej, zanim się zaczęły akcje z dziką reprywatyzacyjną, po prostu sprzedał to państwo Gugałom. Czyli mówiąc krótko,
Do pana Gugałę potraktowali tak, per analogia do tej, jeśli to oświadczenie jest prawdziwe, a zakładam, że jest, per analogia potraktowali go tak, jak z tej akcji z kiełbaskami, z pieczeniem ognisk i spaleniem ognisk w lesie kabackim, jakby mnie potraktowali. Rozumiecie, o co chodzi? To nie jest żaden luksusowy apartament. Mieszkanie jest na 4. piętrze, bez windy. W sumie to 53 metry kwadratowe z wnęką kuchenną, a woda podgrzewana jest piecykiem gazowym. Pamiętacie te ostatnie moje, taką dygresję prywatną zrobię, to ostatnie moje pytanie na Facebooku, co się pytałem, czy piecyk gazowy jest okej, czy nie jest okej. Większość z was mówiło, że jest okej. To też być może kupię mieszkanie, w którym jest woda podgrzewana piecykiem gazowym. Nawet nie wiedziałem, że to oznacza, że to jest bieda mieszkanie. Ale okej, no znaczy moim zdaniem ten fragment jest w ogóle niepotrzebny, natomiast jest istotny tylko ze względu na to, jakie jest polskie społeczeństwo, że niestety polskie społeczeństwo jest strasznie, cholernie jest zazdrosne. A ja cały czas będę mówił to samo. To dobrze, że ludzie mają, to dobrze, że ludzie się bogacą. Wstyd to kraść, a nie wstyd to mieć. Jeżeli człowiek zarabia pieniądze uczciwie, to daj i dobrze pracuje, to daj mu Boże jak najwyższą pensję. I skoro nie jest rozrzutny, tylko sobie oszczędza, to jest oczywiste, że ma. Można się czepiać, jeśli ktoś kradnie, jeśli ktoś jest nieuczciwy, jeśli ktoś na przykład za dużo zarabia, a ma płacone z pieniędzy publicznych niegodnie, na przykład, nie wiem, jest gwiazdą TVP, która zarabia gigantyczne pieniądze, a jej program no nie jest jakiś merytorycznie fantastyczny, tylko jest na przykład polityczny. Tak mi się powiedziało. Ja nie oskarżam, że w TVP ktokolwiek taki jest, prawda? Albo na przykład, że ktoś jest urzędnikiem państwowym, który sam sobie dał premię. To takie trochę też, kurde, nieetyczne, nie? Ostatnio to wypływają takie kwiatki. No natomiast, no niestety, w Polsce jest tak, że prędzej ci wybaczą to, że kradniesz, niż to, że nie jesteś utracjuszem i oszczędzasz. Także, okej, no, 53 metry, no, kurde, cholera, cały czas więcej niż mieszkanie, w którym w tej chwili się znajduję. Krzysiu, czas kupić większą chałupę. Będę mógł mówić, że mam więcej metrów niż gwiazda Polsatu, chociaż sądzę, że pan Gugała ma więcej mieszkań niż tylko to. Ten materiał narusza moje dobre imię. Obawiam się, że pan Gugała ma tutaj 100% racji. Ludzie, którzy go zrobili i rozpowszechniają, nie wysilili się, aby ustalić podstawowe fakty. Obawiam się, że moje odczucie jest podobne. Zamierzam pójść z tym do sądu, bo nie pozwolę, by moje nazwisko zestawiono ze złodziejską reprywatyzacją, z którą nie mam nic wspólnego, oraz zabójstwem Janny Brzeskiej, która miała miejsce 7 lat po tym, jak kupiłem mieszkanie w tym budynku. Ja tutaj chciałbym powiedzieć jeszcze tylko jedną rzecz. Tak na mój zwykły, normalny chłopski rozum. Te trzy oświadczenia są od siebie zupełnie różne. Pierwsze dwa, pani Moniki Olejnik i pana Edwarda Miszczaka, ja tak jako laik, tak już pomijając moje wykształcenie i tak dalej, tak normalnie na czucie. Jak czytam te dwa pierwsze oświadczenia pani Olejnika i Miszczaka, to mam takie wrażenie, że nic nie mamy sobie formalnie do zarzucenia, wszystko jest okej i tak dalej. Takie one są bardzo takie formalne, nie? Natomiast oświadczenie pana Gugały jest takie osobiste, na zasadzie wy tacy owacy, oczywiście to jest bardzo kulturalne, tego nie mówi. Po pierwsze, nie kupiłem od złodziei, tylko kupiłem normalnie od ludzi. Jestem, kurde, czysty. Nie jestem Kryzusem, co mi, kurde, zarzucacie. Nie dam się, kurde, szkalować i macie przesrane, a w dodatku nie sprawdziliście tak podstawowych rzeczy, że łączycie mnie z zabójstwem, które miało miejsce 7 lat później. No weźcie się, ludzie, uspokójcie. I tak, że tutaj powiem tak, zmieniam zdanie, pana Jarosława Gugałę bronię. Aż mi trochę głupio, że na początku powiedziałem, że nie będę nikogo bronił. Pana Jarosława Gugałę bronię, dwie pozostałe osoby pozostaje całkowicie neutralnie, sobie sami wyjaśnieniom to z TVP. Żebyście zrozumieli, o co chodzi. To jest trochę, przykładowo, nie wiem, ja staję i mówię, pozwałem tego gnoja za to, że mnie szkalował, że kłamał na mój temat. To mogą być dwa rodzaje oświadczeń, tak? Na przykład takie, a Woźniak to jest gnojkiem i sobie zasłużył na to, że kłamałem na jego temat, nie? A może być drugie oświadczenie, a ja mówiłem prawdę i udowodnię w sądzie.
No i mam wrażenie, że oświadczenie pana Jarosława Gugały było takie, ja mówiłem prawdę i udowodnię to w sądzie, a powiem szczerze, parę oświadczeń w życiu słyszałem, bo parę osób w życiu pozwałem i nigdy nie słyszałem, nigdy, w tym publicznie, oświadczenia, które bym odebrał jako oświadczenie takie, że nie pomawiałem Woźniaka, nie kłamałem na temat Woźniaka. Były takie, że a Woźniak to gnój i miałem prawo, nie? Ale no nie, nikt nie ma prawa. Tak samo TVP też niestety nie ma prawa robić takich rzeczy, co oczywiście nie zmienia mojego generalnego stosunku do pewnych rzeczy, natomiast jak już mówiłem, zasady obiektywizmu moim zdaniem tutaj są najważniejsze. Pozdrawiam, do zobaczenia, pa, pa!